Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonów. Zapraszamy na baseny. Centrum 7. Rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I Ustronie 4. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Fałszerze dokumentów w rękach policji, lubińscy funkcjonariusze z Wydziału do Spraw Walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali czworo mieszkańców Wrocławia podejrzanych o podrabianie dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy umożliwiającej wjazd na teren Unii Europejskiej. Do tej pory dzięki zorganizowanej działalności wschodnią granicę Polski nielegalnie mogło przekroczyć nawet kilkaset osób. Śledztwo jest w toku, a policja nie wyklucza dalszych zatrzymań. Przestępcy działali na terenie całego województwa, w tym m.in. w powiecie lubińskim. Każdy z czworga zatrzymanych miał ściśle określoną funkcję w nielegalnym procederze. Wszystko było zaplanowane i dobrze zorganizowane. Jeden z mężczyzn przygotowywał i drukował dokumenty, które następnie były przewożone do różnych urzędów na terenie naszego województwa. Później te dokumenty były odbierane i za pośrednictwem kierowców autokarów przesyłane do krajów za granicę. Tam już osoby, które je odbierały, wyrabiały sobie wizę wjazdową na teren naszego kraju. Celem nielegalnych imigrantów była nie tylko Polska, ale również inne kraje Unii Europejskiej. Oszustom udowodniono kilkadziesiąt fałszerstw. Górna granica kary to 5 lat pozbawienia wolności. Proceder był zorganizowany na bardzo dużą skalę. Do chwili obecnej policjanci udowodnili im kilkadziesiąt czynów, jednakże jak szacują, ten proceder już trwał dłuższy czas. W ten sposób na teren naszego kraju i Unii mogło się dostać nawet kilkaset osób. Byli to obywatele Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Rosji.